nie jest film o złych ubekach. Oczywiście on ich tam pokazuje, ale jeśli dzisiaj mamy po pierwsze podnieść Polskę z upadku właśnie po tych złych ubekach, to my musimy mieć świadomość, po pierwsze, z kim tak naprawdę walczymy, bo oni dzisiaj, ten film to pięknie pokazuje, jest ubek w tamtych czasach i jest ubek na sali sądowej. Ten sam. Ten sam. Broniłem Polski. Ta. Nie splamiłem honoru munduru. Odznaczenie mam. Ta, rany mam, odznaczenia. Jam bohater. No to to jest dzisiaj. To przecież nie zrozumiesz tego dzisiaj, jeśli nie zobaczysz właśnie, co on robił 30 lat wcześniej. Czyli to będzie sympatyczny starszy pan, który z jamniczkiem mija was codziennie spacerem. Dokładnie. I będzie na kody chodził. I jeszcze nam tu wygrażał pięściami. Także po pierwsze zrozumienie, z kim tak naprawdę przyszło nam się zmierzyć. Zrozumienie swojej historii. Ale najważniejsze, tam jest pięknie pokazany właśnie testament wyklętych. Pięknie pokazany. I pokazane jest tam też w sposób symboliczny droga do odnowy Polski. Bo przecież on był sam. On na koniec już był sam, a wielu na niego pluło. To skąd ma się zrodzić teraz to młode pokolenie? Właśnie tam, gdzie on na końcu filmu wskazuje.